Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w sobotę, 6 października, przyjechaliśmy do kolegi Przemysława Klimczaka do miejscowości Jastrzębie-Zdrój, aczkolwiek tutaj tablica jest Ruptawa-Cisówka, tak? Tak, to jest dzielnica Jastrzębie. Tutaj, ale jesteśmy teraz przed miejscem, gdzie polecam wszystkim oddziałom w Polsce, żeby takie coś się dorobili kiedyś. To jest, powiedzmy co, Przemek, najlepiej. Siedziba oddziału Jastrzębie 0122. Tam bardzo znajduje się kabina, w tym hangarze. A piękny budynek jest. No i budynek oczywiście oddziału, gdzie też mieści się sklep Defera Świat Gołębi. Tutaj właśnie w tym miejscu, tak? Tak, tak. Sklepem, właścicielem sklepu jesteś ty? Tak. Towary macie, tak jak widzimy po koszuli, że TJW firmy. TJW też, tak. Oczywiście, ale to nie o to chodzi nam, ale tutaj popatrzmy. Dzisiaj tutaj akurat jest taka okazja do spotkania też z hodowcami. Mamy tutaj aukcję gołębi Jarosława Strynada z Moraw, z Czech. Przypomnę tylko, jakby ktoś ogląda nasze filmy, to kiedy byliśmy w 2000, chyba to był 14 czy 15 rok, z kolegą Zbyszkiem Oleksiakiem i Zdzisławem Karoniem w Brnie, to Jarosław prowadził aukcję gołębi podczas tej wystawy. On bardzo to robi w specyficzny sposób. Tak, tak, to jest. Dzisiaj będziemy mogli to zobaczyć po prostu, ale on będzie swoje gołębie wystawiał. Tutaj też to są gołębie, powiedzmy, to są, nie są żadne. Jarosław jest, oprócz tego, że bardzo ładnie prowadzi te aukcje, to jeszcze ma bardzo dobre gołębie. Tak, on odwiedził ponad 100 hodowli w Belgii, w Holandii, w Niemczech. Za granicą? W Polsce też, tak. I miał na olimpiadzie nawet swojego gołębia. Tak, w Brukseli miał gołębia na olimpiadzie i w kategorii F Sport. Czyli jest młode? Tak. No w Czechach wiadomo, trudno jest dostać się na olimpiadę, bo tam jest mało gołębi, mało hodowców, ale Jarosław ma naprawdę dobry materiał. A powiedzmy, że tak, tutaj popatrzyliśmy. Granicę mamy z Czechami dosłownie za tym lasem praktycznie. Tak, to 4-5 km. To jest, tak. Problem jest taki, że jak radia słuchamy, to cały czas tylko czeskie stacje czeskie na wchodzie, tak. Dokładnie. Tutaj będziemy mieli, wejdźmy do środka, pokażemy jeszcze, bo tutaj, co ważne jest, tutaj w oddziale z Jastrzębie, z którymi kiedyś tutaj, ja pamiętam, byłem u kolegi Józefa, świętej pamięci, kolegi Józefa Gacha. Tutaj mamy, chyba tablicę macie jakąś pamiątkową tutaj jego, tak? Tak, tak. Przepraszam, tutaj będzie właśnie ta aukcja się odbywała. Wchodzimy tutaj się, tu jest w ogóle punkt składań, wszystko, tak. Piękne miejsce tu jest. Jest tablica jest tam, podejdźmy może do niej. Tak, też odbędą się tutaj wręczenia nagród, bo to dom hodowcy. A tutaj mamy tą tablicę, o której kolega Krzysztof wspominał. No Józef Gach przyczynił się. No niestety 50 lat tylko pamiętam. 50 lat, tak. No kurczę, pechowo w sierpniu umarł akurat, no, po swoich 50 urodzinach. Zobaczmy, ta tablica jest właśnie hodowca i działacz, społecznik i sponsor, nasz przyjaciel i dobrodziej Józef Gach, 1960-2010. O. I święty Franciszek z gołąbkami. Tutaj się będzie odbywała aukcja gołębi właśnie Jarosława Strnada, bez samogłoski, tak właśnie to tak jest w języku słowackim wygląda, ale tutaj też masz sklep, tak? Gdzie sklepasz? Na dole? Sklep jest na dole. Pokażemy za chwilę go, popatrzmy. I życzę wszystkim oddziałom w Polsce, żeby co najmniej mieli taką oddziały, sekcję, takie piękne sale. No i tutaj się mieści w tym punkcie, który góry pokazywaliśmy, tutaj na dole mieści się sklep dla hodowców, kolega Przemek go prowadzi, tutaj właśnie zobaczmy, tutaj są wystawione między innymi różnego rodzaju plakaciki, plakat jest między innymi zapraszający na tą aukcję, która się dzieje od będzie kolegi Jarosława Strnada, ale wejdźmy do sklepu, pokażemy, co tutaj w sklepie możemy nabyć. Tak, tu akurat są pochary przygotowane. A pochary też robisz? Znaczy zamawiamy pochary z firmy z Kielc i tabliczki, te sprawy właśnie tutaj. To jest dla kogo przygotowane są? To jest akurat dla sekcji trzeciej. Mogilany. Tak, tak. Nie, znaczy, przepraszam, nie, przepraszam najmocniej kolegę. Jest też taka miejscowość. Jastrzębie 3. Tak, to jest sekcja trzecia w Jastrzębiu. Także tutaj patrzymy, jaką karmę masz. Widzę, masz karmę firmy MDM. MDM, TJW i Flornasa. Krzyśka Cepila. Tak. Mamy też karmy, wprowadzamy bardziej już teraz firmy Van Robais i zagraniczne. Tak, tak, to już na zamówienie. Ale widzę, macie teraz akurat to na topie jest teraz, bo widzę żółte worki, to są te nowe. My ich właśnie chciałem powiedzieć, bo ostatnio, kiedy kręciliśmy filmy, tam między innymi byliśmy na WG Mazury, tego akurat worka żółtego nie mieliśmy, no to jest, że tak powiem, granulat robiony sezonowo. Sezonowo. Mamy okres pierzenia, to będzie robiony właśnie, nie? Jest bardzo dobry, bo to już jest któryś rok z rzędu ten granulat produkowany i on się bardzo dobrze sprawdza. Cenę, jaką tutaj mamy, bo tak masz tutaj, coś tu nie widzę. Aha, 10 kg za 30 zł, tak? A 60 zł 20 kg, tak? Tak. Dobrze. Popatrzmy, tutaj jeszcze masz karmę, widzę też
A co to? Aha, to są te granulaty, właśnie tak. To jest uniwersalny granulat, który cały rok może być podawany. Oni go produkują, więc widzimy worki 10-20-kilowe. Ale oprócz tego, że masz preparaty TO2 w postaci granulatów, macie też preparaty TO2. Tutaj zobaczmy, tak, właśnie te produkty na półce są. Pod spodem też masz Iren Fryda. O, tak, ten, bo pokażmy ten jeszcze bardzo ciekawy, bo dużo zapytań mieliśmy o ten preparat o nazwie ten probiotyk, który jest w postaci takiego granulatu, nie? Tak. Zielonego. O. Jest chyba jedyny na rynku nawet. W tej formie. W tej formie, właśnie, tak, dokładnie. Tak, nie? Tak, granulat. W sklepie jaka cena jest takiego granulatu u ciebie? 60 zł. Proszę. Czyli zachęcamy, koledzy, można przyjść. Tak, bardzo mało się tego podaje. Wydajny jest po prostu. Bardzo wydajny, tak, tak. Tutaj jest półkilowy. W tej postaci występuje, także bardzo mało się tego podaje. 1 gram na 10 gołębi, także. Tutaj widzę ciekawostkę, bo pierwszy raz widzę, żeby ktoś miał z reguły to jakiś jeden z środek taki na piórojady, taki co się na pióra daje, na ten, a tutaj masz te aż 4 rodzaje, widzę. No tak, Iren Fryda, Baxa i Naturala i ten ostatni to jest jaki film? Ardap? Ardap, tak. To jest firma Quico. Akurat mamy tutaj klientów dużo. Jak cenowo wygląda u ciebie? Mamy dużo klientów z Polski oczywiście, Słowacji i Czech, także... Wszystko jest w okolicach, 41, 42 widzę, tak? 40, tak, wszystko... Wszystko taka sama cena praktycznie, tak, 41 tylko. Ale widzę, masz też produkty firmy Centrum Zdrowia Gołębi, widzę, Vetanimal. Tak, bardzo dobrze się przydają. No i oczywiście kolegi Andrzeja Głazika, widzę, to jest sztandarowy produkt, w każdym sklepie praktycznie w Polsce idzie te produkty spotkać, nie? Dokładnie, ale wracając do Centrum Zdrowia Gołębi, bardzo dobrze się produkty sprzedają, akurat mieliśmy taką przyjemność z kolegami z firmy TO2 w Sosnowcu być naprzeciwko tej firmy. No, kolega Marcin z żoną Olą to akurat mieszkają obok mnie, blisko w Stargardzie Gdańskim, także to są moi koledzy dobrzy i też mi miło jest właśnie, że tak się można. Oni mają Centrum Zdrowia Gołębi i też jeszcze ciekawostka jest, jakby ktoś chciał pszczelarze, polecam, bo Centrum Zdrowia, tak, Pszczół. Środki, tak. Właśnie, dla pszczół. Także ich stoisko było bardzo oblegane i no, ładne dziewczyny też, to też robi swoje, nie? To też, tak. No. I naturalne, nie takie modelki polega, ściągnięte, tak, takie wiesz, sztuczne tego typu, nie? No. Ale to normalna rzecz to jest, nie? A tu, przepraszam, właśnie, na tą aukcję ściągnąłeś jakieś modelki, czy nie? Moja żona przyjedzie na końcu. Modelka, no, tak, to zobaczymy, no wszystko przed nami jeszcze, dobra. Przejdźmy dalej, tutaj popatrzmy, jeszcze mamy i preparaty firmy Baxa, Naturala, widzę. Tutaj są też jeszcze różnego rodzaju, widzimy akcesoria, bo i karmiki masz różne, masz te tak, zaraz sezon kosze się, transportowe. Sezon, że tak powiem, zaczyna się na te drewniane elementy. Tutaj masz fajnie, bo tu masz dużo hodowców, co? Tak, tu jest punkt wkładań też jednej sekcji. No i jest to dom hodowcy, także. No i popatrzmy też jeszcze, zadam pytanie, ile lat temu powstał ten dom hodowcy tutaj? Teraz będzie 8-9 lat. To sfinansowane było wszystko ze środków, ze składek tutaj hodowców, czy ktoś jakiś sponsor mieliście? Większość, ale Józef Gach. Świętej pamięci Józef. Tak. Także dzięki niemu też. Dzięki niemu też. No ale mamy piękne miejsce dobry. Właśnie, dzięki temu się możemy tutaj spotkać. Zobaczmy, jak chciał sobie ktoś taką salę wynająć na inną imprezę, jakąś aukcję gołębi. Jest taka spotkanie możliwość. Właśnie, podlecamy firmom też, jakby chcieli zaprezentować swoje produkty. Tutaj można taką konferencję dla hodowców zrobić, bo jest piękne naprawdę miejsce. I dzisiaj w ogóle mamy szczęście, bo trafiliśmy na bardzo ładną pogodę właśnie. Tutaj i popatrzmy, tutaj kolega De Felle, świat gołębi. Tak się nazywa? Felle co znaczy? De Felle to taki gołąb rodziny Jansena, który 15 razy zdobył pierwszy konkurs. Kolega Arek Bittner też ma takiego gołębia. Tak się zaczęło wszystko u mnie z gołębie. Zakupiłem wnuczkę tego gołębia, bo nie było mnie stać na dzieci. I tak się wszystko zaczęło. Także. I też lotujesz w oddziale? Tak, zaczynam. I jakie miejsce masz? Pewnie... Dalekie na razie, bo... Ale to dobrze, jak masz sklep, to dobrze, że byśmy dalekie, nie? Tak, będziesz miał klientów. Jak będziesz miał, to tak jest trochę ironia trochę, ale jak będziesz miał pierwsze miejsce, to już nie będziesz miał klientów, także lepiej zostań na tym dalszych miejscach. Tak, niech tak będzie. Ale popatrzmy sobie jeszcze, bo tu mamy, patrz, jeszcze masz oprócz tego, że masz artykuły dla gołębi, widzimy te akcesoria, ale masz jeszcze dla zwierząt, takich psów, kotów, nie? Psów, kotów, tak. No. To są karmy weterynaryjne, takie hipoalergiczne. To są bardzo dobre jakości, widzę, bo to jest... Bez kurczaka, bez bluz, także... O. To są takie weterynaryjne. A aukcja nam się zaczyna o godzinie 13:00, 1:00. Tak. I będziemy przez godzinę można gołębie sobie macać, oglądać. Tak. O 12:00 Jarosław przyjedzie, z Jarosławem. Tak, zaraz Jarosław przyjedzie i jest właśnie u kolegi tutaj w oddziele niedaleko. Nocowo? Nie, przyjechał wcześniej zobaczyć hodowlę, bo kolega zakupuje od niego gołębie już od kilku lat i bardzo dobrze. Ale czekaj, on nie przebrał tych gołębi, które będą na aukcji, nie?
Nie, bo tak wiesz, żeby tam nie było. Nie, ten kolega przyjedzie. Ten kolega przyjedzie nawet pomóc. Tutaj. Nie, nawet licytować gołębie przyjedzie. Także. Oglądać. No my sobie zrobić, ale zobaczmy to, co jest ważne, bo kolega Jarosława, mówię, mieliśmy możliwość oglądać kilka lat temu. Ja film tam taki zrobiłem, akurat byliśmy w Brnie z Leszkiem Oleksiakiem i z Dziskiem Karoniem. Jarosław to robił w bardzo sposób taki ekspresyjny, ale to będziemy wszystko. Tak, to jest jego hobby, tak jak mówiłem. Tak, oczywiście. Nawet kiedyś prowadził aukcję dla Hansa Ehrenkampa. Dokładnie. Także zna ludzi. A i robi to w bardzo sposób specyficzny. Tak. To zobaczymy. Jeszcze raz popatrzmy, zobaczmy, tu mamy wszystkie te rzeczy. Przede wszystkim też my tutaj też jesteśmy z kolegami z firmy TO2. Dzień dobry. Mieliśmy już to wczoraj, dlatego proszę zobaczyć, że twarze mam akurat jeszcze takie akurat, ale produkty, które macie tutaj w tym sklepie są już dostępne, ale też możemy je stosować, zobaczyć w innych sklepach i ja powiem od razu, że u kolegi Maćka Wudzika w Kosakowie też na gołębniku stosowaliśmy. My tam przede wszystkim mieliśmy ten preparat dla gołębi, ten granulat dla młodych, a teraz tutaj otrzymaliśmy jako sponsor właśnie pierzeniowy. I nie mamy na razie jeszcze zdjęć gołębi, które będziemy wystawione na aukcję, te, które na wspólnym gołębniku były, gdyż ten preparat dowieziemy, one są tam tydzień, dwa będą używały i będziemy wtedy widzieć, jak wyglądają efekty stosowania tego preparatu, bo chyba że pozdychają, nie? No wiesz, no ale to... Nie ma takiego. No właśnie, i w to wierzymy. Dobrze, wierzymy, ale... To wiemy. Nie, no to ja żartuję sobie oczywiście, ale tutaj właśnie na tym to polega, dobra. Ale mamy, zobaczmy, piękna pogoda, czekamy tutaj na... hodowców, którzy tu przyjadą, zobaczmy, tu piękna rzecz. Za tym lasem mamy Czechy, tak? Tak, Przemek, za tym. Tak, właśnie, o. I tam sobie z tamtej strony do nas przyjdzie Jarosław. Także na razie dziękujemy i czekamy na kolegów, którzy na dzisiejszą akcję przyjadą. Tutaj właśnie widzimy, mamy pierwszego klienta, który przyjechał, gdzie kolega z Czech, tak? Jak się kolega imenuje? Figura. Figura, imię? Władek. Władek. I ile kilometrów było? To już ja teraz miał więcej, bo ja był wolić, znaczy dzisiaj są wolby. A teraz ile tu kilometrów macie przez granicę? Tu dwa. I tam w Czechach lotujecie do gołębnika, macie gołębniki. No. A tu przyjechaliście co kupić, jak za produkty? Kołacza kupić. Kołacza z Baxa, tak? Co to jest? Firmy Bax, kołacz. 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 A w Czechach macie sklepów mało, czy nie macie? Czy u nas tam nie ma. Mało? A Stanisław Matuszka ma przecież, ale to daleko, nie? To daleko. O, daleko tam. To jest Morawa, nie? To już pod Austrią. To jest za Ostrawą. Ja wiem, ja tam byłem, ja to znam. Nie, Sternberg, tylko to jest ten. Kremlin. No, dokładnie. O. Ja tam służył we wojsku. Widzimy, ale zobaczmy, tutaj właśnie przy granicy mamy możliwość i po czesku porozmawiać tutaj, ale dzięki temu, że to są bardzo podobne języki, to my wszystko rozumiemy, nie? No, o to chodzi. Ja mówię się polskiej szkoły. No. Odjeżdża, ale czekaj, nie! Ale zobaczmy, kolega elektryczny, poczekaj. Jeszcze witaminka z firmy TO2. Pokażmy, to jest ile? Aquavit. 1 ml albo pół na litr wody. Gdzie mamy promocję, dla każdego klienta jest gratis. Ale zobacz jak, ale ten idzie ci kurczę, nie? To mi pies obgryzł. No to tak się domyśliłem, nie? Jak się pies nazywa po czesku? Pies. Tutaj kolega właśnie, tu my dochodziliśmy, jak to się drewny kocur, drewny tak? Kocur to wiewiórka, ale niestety ale się dowiedzieliśmy, że to mi ten... Czekaj, kot się nazywa strechowy zając. Dechowy zając. Także tutaj mamy możliwość sobie skonsultować wszelkie lingwistyczne. Ale zobaczmy teraz, jak kolega podjedzie pod górę na tym elektrycznym rowerze. Teraz pedałuje, czekaj. Trochę dodaję mocno. A właśnie. No. Właśnie. My liczyliśmy, że kolega elektrycznie odjedzie tutaj na tym, ale niestety trzeba troszeczkę popedałować. I doczekaliśmy się, kolega Jarosław już przyjechał. Przywiózł nam niestety wodę, tak? Wodę. Jak dla zwierząt. Ale może zamieni wodę. Ale jeszcze może jest nadzieja, że będzie jakieś tutaj wino. Kolega Jarosław ma wino dla nas, czy nie? Wino je? Je. Teczka, w teczce jest młotek do licytacji? Ale to Jarosław, powiedz jakie to jest wino, to jest seksualne wino. To jest? No tutaj. Gołęby też już są, za chwilę będziemy je tutaj w klatkach rozmieszczać. Koledzy wszyscy zobaczą, jakie to są gołębie, rodowody też zobaczymy. No i liczymy, że o tej godzinie pierwszej tutaj przybędą wszyscy hodowcy, którzy będą to wszystko licytować. Obecnie tutaj mamy też jeszcze przyjechali, zobaczmy. O, pani tutaj też odwiedziła, też będzie koleżanka ten licytować? Nie. Mąż zmusił do przyjazdu, tak? Nie zmusił, chciała. Chciała, tak? No tak, bo lepiej jak pojechać niż samemu zostać, tak? No nic, tak to jest częsty dylemat hodowców, że żona nie podziela hobby i wtedy tak nasz... Ale żona podziela hobby. Ale znaczy nie, poczekaj, może być tylko wpisana na listę, tak? Czy nie? I chodzi koleżanka przy gołębiach? A z jakiego oddziału się kolega przedstawisz?
Jak? Racibórz, Racibórz, tak? Tak. Jaki to numer oddziału? Teraz zlotujemy w oddziale 247 Bierawa. Tak. To jest okręg Opole Południe. A mieszkamy w Raciborzu. Tak, a koleżanka też lotuje w tym oddziale? Tak, razem z mężem lotuje. Ale jedną drużynę czy dwie? Na młode dwie. Teraz słyszymy, przepraszam, wiatr mamy, to pewnie mnie słabo słychać, ale to jeszcze ten i jakie wyniki mają koledzy? Przepraszam, państwo mają? No ogólnie bardzo dobre, bo mieliśmy w tamtym roku czwartego lotnika w Polsce w kategorii A. Mieliśmy... Pechowo, nie? No. Właśnie na podium się nie zmieścił, kurde. No a wyniki w poprzednim oddziele bardzo dobre. Ze względu psychicznych przeszliśmy. Dobrze. Ja powiem tak, wiatr wieje, na pewno słabo słychać, ale przyjdziemy o tych psychicznych rzeczach, porozmawiamy sobie w środku.